Cześć wszystkim. Pogoda na majówkę nie sprzyja chyba w całym kraju, więc miałam dylemat, czy gdzieś wyruszać, a jeżeli już wyruszać, to gdzie? Więc wybór padł na Kazimierz Dolny. I w tym momencie idziemy na wąwóz Norowy Dół. Zobaczymy, czy to jest coś wartego zobaczenia, czy niekoniecznie. Ale na razie pogoda sprzyja. Oczywiście słonka nie ma. Jest mnóstwo chmur, ale no trudno. Idziemy, zobaczymy, czy coś będzie ciekawego. Idziemy wzdłuż takiego strumyka. Tak naprawdę to ciężko powiedzieć, czy to jest strumyk, czy co, ale tak wygląda. Bardzo niewielki. Idziemy właśnie w głąb wąwozu. Także zobaczymy, czy Brida da radę, bo tutaj jest trochę pochyło. Ona, jak wiecie, ma problemy delikatne. Na, hop! O, hop! Jest! Brawo! Chodźcie. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tu jest pełno szkła. Takich malutkich drobinek szkła i śmieci, jak widać. Jeszcze nie mam żadnego pasa. Więc wszystko trzymam w jednej rączce, w drugiej rączce aparat. No i jakoś lecimy. Nie polecam nikomu. Muszę zainwestować w pas. Ale wtedy i tak kciuczek tylko będzie podpięty, bo wiecie, bridę muszę mieć cały czas w rączce. Kiło, tędy. Żeby miała asekurować. Niestety babuszki tak mają. Idziemy. Trochę pochyło tu jest cały czas. Ojej, trochę błotniście też, ale damy radę. Oj, wspinamy się. Dobrze. Idziemy, bubu. Idziemy. Mały survival teraz będzie. Idziemy, Q, nie musisz sikać co 5 sekund. No, mały survival. Oczywiście kamera tego nie oddaje. Idź. Oj. Dobra, muszę skrócić. Idziemy. No nieźle. Idź. Aj. No. Zaraz dupą wylądujemy. Tutaj. Tu. Kiu. Tutaj. Dobrze. Idź, go. O Jezu. Dobra. Jakoś to przebrniemy. Jakaś cywilizacja. Tam wcześniej były takie płyty betonowe, bo szliśmy dosłownie nad tym strumykiem, więc są położone takie płyty. Trochę krzywe, trochę dziurawe, ale są, jakoś przeszliśmy. A teraz są właśnie takie kostki. Idziemy cały czas w górę. Brida już troszkę zieje, ale daje radę. Za chwilkę może będziemy gdzieś na górze. Może będzie jakiś fajny widoczek.
myślałam, że to koniec survivali. A tu kolejna przeprawa nas czeka. I nie bardzo jest jak ją obejść. Więc za chwilkę się zobaczymy. Chodź. Dobra. Jakoś żeśmy pokonali to. Kciuczka po prostu spuściłam ze smyczy, bo nie ogarnęłabym ich dwóch. Ja sobie przyszedł sam. Dzielny chłopak. A z Brido po prostu jakoś naokoło tam była wydeptana taka ścieżka. Też przez te gałęzie, przez to drzewo, ale no dużo lepiej było, więc generalnie cały czas jej musiałam podsadzać tyłek. Ale idziemy, idziemy. Ale przodem szła sama. Na pewno tędy nie wrócimy, bo się zmachałam. Jak nie wiem co. Idziemy dalej, tam kolejne drzewo. Mam nadzieję, że już normalne przejście będzie. No, na pewno normalne przejście będzie. Przejdziemy pod drzewem. Chodź, Blida. Chodź. Haps, haps. Haps. Dobra, tędy. No, Niunia. Hej. Idź. 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 Potraktujemy to jak trening. Do hard dog. Do hard doga. O Jezu, jak się zmachałam. O, tam już jakiś domek widać. Dobra, już mam nadzieję, że koniec. Wróciliśmy do drogi asfaltowej. Więc teraz będziemy się kierować w stronę Góry Trzech Krzyży. Jeszcze nie wiem gdzie, gdzieś tam. Można kupić mydełka naturalne, gdyby ktoś chciał.
Jesteśmy już z powrotem w samochodzie. No niestety nie udało się wejść na planowaną Górę Trzech Krzyży, dlatego że był tam straszny tłum i płatność tylko gotówką 8 zł wstęp, więc stwierdziłam, że po pierwsze nie miałam takich drobnych przy sobie, tylko kartę i jakby banknoty grubsze. A po drugie stwierdziłam, że nie chcę się pchać tam na tą górkę z psami, szczególnie z bridą, która jest taka, wiecie, troszkę rozklekotana. Więc sobie darowaliśmy. Przeszliśmy się też tak szybciutko rynkiem, ale też było dużo ludzi i dużo osób z psami, więc nie nagrywałam zbyt wiele, tylko tyle, co żeście zdołali zobaczyć. No generalnie bardzo fajne miasto, ale nie na weekend. Lepiej przyjechać gdzieś na tygodniu, bo taka majówka, dłuższy weekend to jest po prostu katastrofa. Pełno ludzi, pełno samochodów, a centrum Kazimierza jest no malutkie i wąskie uliczki i wąskie chodniczki, więc ciężko jest się przecisnąć z psami, więc kolejny raz powiem, polecam, jeżeli już, to udać się na tygodniu. Na pewno będzie luźniej, na pewno wiele więcej się zobaczy. Ale tak czy inaczej uważam, że to jest fajne miejsce. Na wypad Brida dała radę. O dziwo, naprawdę. Bardzo się zmęczyła w tym wąwozie. Tam sobie dyszała i była taka trochę zmęczona, no ale to taki teren jest dla niej dość wymagający. Później już po mieście sobie dreptała, chodziła, wąchała, nawet olewała w miarę inne psy. Także jestem z niej bardzo, bardzo zadowolona i bardzo dumna. No, jest troszkę zmęczona, ale naprawdę dała sobie radę świetnie. Nie wiem, ile przeszliśmy. Później to sprawdzę. Gdzieś tu już pewnie widzicie, ile żeśmy przeszli. Ale całkiem sporo, tym bardziej, że no wiecie, tu pod górkę, tu z górki, tu przejść pod drzewem, tu jakieś takie brukowe drogi, także dość wymagająca trasa. No na pewno piesków nie będzie już. W każdym razie dziękuję za oglądanie. Kazimierz Dolny jak najbardziej polecam na tygodniu. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!